Olga Michałkiewicz, czwórka bez sternika. Olga, czwarte miejsce w finale B to chyba nie jest szczyt waszych marzeń. Kompletnie nie. Myślę, że te regaty możemy zaliczyć nie do końca do regat udanych. Od początku mieliśmy trochę problemów w Łodzi i chodzi głównie o kontrolę tego, co się dzieje między nami w środku. W środku cała ta praca, którą włożyłyśmy przez cały sezon, nie za skutecznie została przełożona na to, co popłynęłyśmy w tych trzech ostatnich wyścigach. Dwa poprzednie wyścigi nie były najgorsze. Myślę, że możemy je zaliczyć nawet do pozytywnych. Mimo wszystko z każdego wyciągałyśmy wnioski i wiedziałyśmy, że trzeba jeszcze trochę poprawić. No dzisiejszy bieg uważam, że potrzebujemy jeszcze trochę więcej czasu, trochę zmian, trochę innego spojrzenia trenera i my się otwieramy na różnego rodzaju nowe układy. W tym składzie, w tej czwórce troszeczkę się może poprzesiadamy, poszukamy trochę świeżości i myślę, że wrócimy do tego bardzo dobrego pływania. Ale medal Mistrzostw Europy zdobyłyście. Tak, medal Mistrzostw Europy zdobyłyśmy. Teraz miałyśmy krótkie zgrupowanie po Mistrzostwach Europy. Tam myślę, że był taki nasz pierwszy mały szczyt formy. Te regaty są przejściowe, więc nie bierzemy tego sobie głęboko do serca, że tutaj nam nie wyszło, jest tragedia, tylko to jest jakiś element, który musimy teraz poprawić i idziemy do przodu. Cały czas idziemy do przodu, bo każdy wyścig to jest nowe doświadczenie, nowa sytuacja, na którą będziemy przygotowane w kolejnych wyścigach. Tak, patrzyłem statystyki od igrzysk w Rio, tak od 2017 roku, to zauważyłem, że jak Puchar Świata wam nie wychodzi, to za to mistrzowskie imprezy wam wychodzą. No to chyba jednak ten plus nawet tych nieudanych regat możecie chyba pozytywnie to zaliczyć. Jak najbardziej. Dla nas to są zawsze jakieś kroki i w tył, i do przodu, ale często dostajemy trochę kopa, popełniamy tutaj błędy na Pucharach Świata, ale na Mistrzostwach Świata wychodzi nam to bardzo dobrze. W Sarasocie dwa lata temu zdobyłyśmy srebrny medal, płynąc, można powiedzieć, bezbłędny wyścig. Plovdiv w zeszłym roku. Nie do końca był to na 100% udany wyścig. Skończyłyśmy piątym miejscem. Kilka rzeczy do poprawy i byłoby całkiem inaczej. Teraz kolejny sezon, gdzie robimy kroki do tyłu, ale również kroki do przodu. Więc uczymy się cały czas i w tym roku Mistrzostwa Świata, rok kwalifikacji i będziemy w pełni zdeterminowane, żeby zdobyć tą kwalifikację. A kto w waszej osadzie jest takim kapitanem, taką dominującą osobą? U nas Maria Wierzbowska jest szlakową i stara się to trzymać w ryzach, ale myślę, że staramy się to wszystko dzielić, każda po 25%, jest nas 4 i staramy się dogadywać, każda, żeby miała jakieś tam swoje zdanie i sprzedawała swoje odczucia, żebyśmy mogły się dogadać i odnaleźć w każdym chwycie. To ja może przypomnę skład. Joanna Dittmann, Monika Habel, Olga Michałkiewicz, Maria Wierzbowska, a moim i Państwa gościem była właśnie Olga Michałkiewicz. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.